Gdynia, która walczyła o życie, nie było łatwo. No zgadzam się, nie było łatwo. Wynik, mimo to, o tym wszystko mówi. To był naprawdę mecz walki i... No i wydaje mi się, że pozostawiliśmy bardzo dużo zdrowia. Jednak to nie wystarczyło na to, żeby odnieść to zwycięstwo. My też walczyliśmy, chcieliśmy bardzo dużo i mogliśmy bardzo dużo, wygrywając tutaj, osiągnąć. Do tego dążyliśmy, ale taka jest piłka, że nie zawsze się wygrywa. Powiedz, czym to było spowodowane? Trochę spętało wam nogi, że walczymy o tą Ligę Europejską, czy trochę zmęczenie sezonem już? Nie, o zmęczeniu... nie ma mowy tutaj o zmęczeniu sezonem, bo na Zachodzie grają dwa razy więcej meczy i jakoś nie narzekają. Więc to nie wchodzi w grę, jesteśmy dobrze przygotowani. Też nie zgodzę się, że spętało nam nogi. Aczkolwiek no, głównym powodem tego, że nie odnieśliśmy tutaj zwycięstwa, było to, że nie wykorzystaliśmy 100% sytuacji, które stworzyliśmy sobie. Po wynikach dzisiejszej kolejki wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się w meczu w Białymstoku tak naprawdę. Dawno liga nie była tak ciekawa. I drużyny broniące się przed spadkiem do ostatniej kolejki mają szansę i te, które walczą o mistrzostwo też na to mistrzostwo do ostatniej kolejki walczą. No cóż, zobaczymy jak będzie. Postaram się wygrać na Jagiellonii i liczymy na dobre wyniki. Jeszcze jedno pytanie na koniec odnośnie twojej przyszłości. Coś już wiadomo więcej? Zostajesz, odchodzisz, wracasz do Widzewa? Powiem tak, Bohatowie jest mi bardzo dobrze, czyli tutaj z otwartymi rękami. Staram się odpłacać trenerom, wszystkim tutaj kibicom, jak mogę na boisku. Ale co do mojej dalszej przyszłości, czy wrócę, czy zostanę, wolałbym się jeszcze nie wypowiadać, bo ja sam jeszcze nie sam. Okej, dziękuję.